Hej wędkarze i wędkarzyny, przygotujcie swoje wędki i zapasowy zapas przekąsek, bo nadchodzi coś wyjątkowego. Wyruszymy na prawdziwą misję wędkarską. Będziemy łowić ryby, które mają więcej wspólnego z legendami niż z rzeczywistością. W programie nie zabraknie niezawodnych wskazówek, jak nie wpaść do wody. Zobaczycie, jak złowić rybę wielkości twojego nieprzyzwoicie dużego lunchu, a może nawet zdobędziecie tytuł wędkarza roku. Do tego porcja śmiechu i niespodziewane zwroty akcji, bo nic tak nie dodaje adrenaliny, jak ryba, która postanowiła zatańczyć na końcu waszej wędki. A wiecie, dlaczego wędkarz zawsze jest optymistą? Bo nawet jeśli nic nie złowi, to zawsze mówi, że to był najlepszy dzień nad wodą. Cześć wam wszystkim, witam was na kolejnym odcinku na kanale Giętka Wędka. A znajdujemy się nad przepięknym jeziorem Nyskim i jest późne popołudnie, szykujemy się na nockę. Michał niecierpliwy szybko zarzucił wędkę, no i jak to leszcz, złowił pierwszego leszcza zapewne. No, leszczyk. Michał, czy się radujesz, czy się cieszysz właśnie z tej oto sytuacji? Kiedy ty ostatnio w ręku miałeś federa? W lato, jak byliśmy na rzece. No i też się udało odławiać jakieś tam fajne rybki, znaczy fajne, małe, nie jakieś duże, ale kontakt był cały czas. O. A tutaj fajny leszczyk, jak na początek, ekstra, ja się bardzo cieszę, liczę na większe. Dlatego mamy już wytypowane miejsca, zaraz będziemy łódką wywozić, będzie szał. A tutaj tuż za rogiem ktoś się kokosi w Fiacie. Fiacie. Siemanko Michał. Siemanko wszystkim. Co ty tutaj robisz? Układam burdel. To dosłownie. Myślałem, że jest położone po ostatnich rybach, ale jednak nie. Tak, jakie to były ostatnie ryby? Z tydzień temu. Ze mną, 5 dni w namiocie. Dlatego jestem taki jeszcze troszeczkę... Do siebie muszę dojść, ale to wszystko czasu potrzebuje. No wiem, porady u psychiatry i tak dalej. Na szczęście Kamil za wszystko płaci. Wyjdziesz na prostą za jakiś miesiąc i możemy jechać znowu na kilka dni. Wyjdę na prostą, to już na ryby nie pojedziemy. No bo będziesz musiał porzucić to towarzystwo, żeby dokładnie objawy nie nawróciły się, co nie? Dokładnie nie, tak. No wędkarstwo to jest choroba, nie ma co ukrywać. Czekaj, bo coś miał mówić. Się zatrzymałem. I słuchaj Michała, ty tutaj odpowiadaj na to, co ja do ciebie mówię. No, także co, rozkładamy się. Będziemy mieszać zanęty. W sumie wyciągnę zanęty i je z powrotem do auta schowałem. Mówię, bo muszę troszeczkę sobie porządku zrobić. No i oby jakieś ryby były. Wędki prawda? Już w wodzie. Jeszcze nie. Będą wędki w wodzie za 10 minut. No to lecimy. Także Kamil, mieszaj zanęty. Jak możecie zobaczyć, piękna aura, piękne okoliczności przyrody i towar, który dzisiaj będziemy sypać. Mianowicie, jedna wędka będzie na klasyka, robię tak ja i Michał. Natomiast druga wędka, będzie to oczywiście też feder, ale będzie to już metoda. I mamy taki sprytny pomysł, żeby łódeczką zaznaczyliśmy sobie punkt zaraz za spadkiem. Będziemy łowić na 5 metrach i tam będziemy ładować, już wam pokazuję, świeżutka kukurydza, którą będziemy wrzucali do tego wiaderka, plus oczywiście mam pelet, jest tutaj 17 mm Aller Aqua, 12 kryl bądź czerwony halibut, nie, kryl i kulki 20 szybko pracujące. Do tego dorzucimy jeszcze troszeczkę konopi z Genloga i to wszystko będziemy zalewali likwidem krylowym. Z tego wiaderka będziemy robić bazę, którą będziemy dawali do łódki i jeżeli ryba będzie fajnie współpracowała, to będziemy wypływać w to nasze miejsce i zasypywać obficie. Michał będzie łowił po prawej stronie, ja będę łowił po lewej. Jeżeli ryba nie będzie zbytnio chciała reagować przez parę godzin, wtedy rozłożę spoda i rakietą będę próbował lekko się oddalić na lewo, dalej bądź bliżej i będę zwyczajnie szukał tej ryby. Powiem tak, pogoda, rozpieszczę, ja się biorę do roboty i działamy. Ha!
No, jak na ulicy. Może wieczorem jakaś tu przyjdzie i będzie stała w tym miejscu. Jedna latarnia. Dobra, Kamil, chodź tutaj, podejdziemy, coś ci pokażę. Odwróć się i zobacz, tu jest prawdziwy Związek Radziecki. Sierp i młot. A gdzie jest młot? Nasze przygotowania powoli dobiegały końca. W międzyczasie udało się już złowić kilka ryb, ale nie były to spore okazy. Zbieramy ryby do siatki, a później pokażemy, co udało się wydłubać. Słońce już powoli zachodzi i postanawiamy zrobić sobie przerwę. Chcemy usiąść i spokojnie pogadać przy ognisku. Chociaż Michałów rozpiera energia dzisiejszego wieczoru i znaleźli sobie rozrywkę przy drzewie wyrzuconym prawdopodobnie po powodzi. Powiem wam tak, ryb już troszeczkę mamy, ale chłopaki uwzięli się na kawałek drzewa powalonego, którego chcieliby dołożyć do ogniska. No i taki jest ich pożytek, że od 2 godzin przecinają jeden kawałek drzewa, chociaż ognisko pięknie się pali. No, ale niestety, upór męski nie zna granic. Póki drzewo nie zostanie przecięte na pół przyniesione na ognisko, to oni się nie uspokoją. Chociaż byłem chyba ze 4 razy ich prosić, żeby wędki przerzucili, bo tam już pewnie ryba siedzi. Idą drwale! We are the champions! Back fresh! Przecięte? Dą! Pękło nawet na pół! Do góry, do góry! Ja pierdzielę! Ja na fotelu przyjechałem! Ten kawałek drzewa był tak nasiąknięty wodą, że ledwo udało się go przepalić na pół w ciągu 3 godzin. I trzeba było zbierać mimo wszystko drobne patyki, aby utrzymać ognisko. Jednak zabawa przy tym była przednia. Nadmiar energii wyczerpany i po zjedzeniu kiełbasy z ogniska i plotach do północy poszliśmy spać. Z samego rana zerwałem się wcześniej, bo sądziłem, że właśnie teraz jest największe prawdopodobieństwo na sporego leszcza. A to był właśnie cel tej przygody. Siedzieliśmy do 1 w nocy, ale niestety jakiegoś szału nie było. Kilka płoci, jakieś chyba 2 leszcze. Ale wstałem już wcześniej rano. Zobaczcie, jezioro przepięknie wygląda z samego rana. Jest taka mgła unosząca się nad wodą. Pięknie to wygląda. Tam widać, że wschodzi słońce. A ja siadam do wędzisk. Troszkę żeśmy pospali. Zobaczymy, może od samego rana wejdą jakieś fajniejsze leszcze. Może dopadniemy w końcu tego dużego leszcza. Trzymajcie kciuki, a ja biorę się za wędkowanie. Chłopaki już wstali. A Michał u mnie na metodzie, bo jedną wędkę mam wrzuconą na metodę, leżała całą noc, nie było żadnej ryby, a wyciągnął teraz ładnego leszcza. No już jest w siatce wrzucony, później wam go pokażemy. No i zaczyna coś się dziać, ale te leszcze biorą z daleka, z koryta. A jak się łowi tu bliżej, to same płotki, ale zabawa mimo wszystko jakaś tam jest. Ja nie wiem, czy będą te duże leszcze, czy nie będą. Na łopatę czekam, a tu o. Taki niewielki papieżak. Płotka. Możesz powiedzieć, że się powiesił. Ale to widzę, że się powiesił. Bo się powiesił. Nie no, jest tylko zawieszony. O, odhaczył się. Tada! Mamy rybkę. No jak możecie zobaczyć, siateczka jest w wodzie, czyli coś tam pływa. To jest taki nasz poranny utarg. W nocy się fajnie pobawiliśmy, a teraz pokażemy wam ryby. No pokażcie, co tam żeśmy nałowili. To jest z 2 siatek, więc szału nie ma. Ale poranna dłubanina, fajna zabawa. O. Największe parę leszczy, największe. No, troszkę wzdręk. O, już jest w panierce. Weź go umyj. Spokój mi to. W każdym razie nie obijaliśmy się. Nie, nie. Zobaczcie, tutaj uczciwie. Jaka fajna płoteczka. Płoteczka? Tak, płoteczka. Tu płoteczka i gdzieś tutaj te wzdręgi. O.
Też płoteczka. Wszystkie. Tak się wydawało na początku. Że to bo one tak pyszczki miały bardzo zadarte do góry. O, tu jest, to jest raz. Tak, tutaj wzdręgi. Bardzo fajne. I rybki poleciały do wody i my też już uciekamy do naszej wody w domu. A jak wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i zapraszamy na odcinki w każdą sobotę o godzinie 16. Cześć! Wesprzyj NASA, dostaniesz przedpremierowy dostęp do naszych filmów lub jeśli film Ci się wyjątkowo spodobał, możesz nam za niego jednorazowo podziękować. Wystarczy, że znajdziesz pod filmem opcję podziękuj lub w opisie pod każdym filmem mamy link do donate'ów. Dzięki temu będzie jeszcze więcej materiału oraz rozwiniemy nasz kanał. Dziękujemy!